Cześć, jak się macie, kochani, nazywam się Łeza i zapraszam was do tego jeszcze nie było. Pamiętacie, jak wracaliście ze szkoły i w telewizji leciały różne programy? Ukryta prawda, szpital, 19+, inne bzdety. Ja podążałem za prawdą i sprawiedliwością. Oglądałem sędzię Annę Marię Wesołowską. Nieważne, nie będę mówił więcej. Po prostu obejrzyjmy. Mimo, że nie chcę copyright strike'a, bo pewnie będzie copyright strike. Mam całą playlistę, lecimy od samego początku. W jakich okolicznościach pani dowiedziała się o śmierci Hanny Sobol? Nigdy tego nie zapomnę. Chwilę, to sądy... Ja tego nie pamiętam. To sądy mają... Sądy. W sądzie. Jak tylko ta babka, co siedzi tam po prawej od sędziny, czy przed nią, ta co notuje. Tylko wyczuje jakiś klimacik, od razu puszcza Mozarta, żeby trochę dodać klimatu. Nie odbierała telefonów, ani ode mnie, ani od Małgosi. Więc postanowiłam po prostu pojechać do niej. I oskarżona wpuściła panią do środka? Pani Ania! Piękna jak zawsze. Najpierw nie chciała, ale później otworzyła drzwi. Ale się śmiesznie popłakała, takiej kapło tutaj jakoś dziwnie. I wtedy uderzył mnie fetor. Fetor? Potworny smród. A! I tam zobaczyłam ją. Hanie, wyglądała jak szmaciana lalka. Ej, a czy te sprawy nie były jakoś wzięte z prawdziwego zdarzenia? Chyba nie. Dziwnie by było, nie? Dziwnie by było, że teraz się śmieje z serialu, nie? A tam to się naprawdę... To nie było naprawdę, nie? Dziwnie by było, nie? Dobra. Nigdy nie uwierzę, że zrobiła to z premedytacją. No nie wiem. Spójrz na nią. Czy ona wygląda, jakby była niewinna? Ja zawsze najbardziej lubiłem to w tych serialach. Od razu zgadnąć, czy ta osoba jest niewinna, czy winna. Ja wiem, że tutaj twórcy serialu próbowali wprowadzić plot twisty itp. itd. Ale ja wiedziałem. I ci mówię, drogi widzu. Winna! Winna! Pewnie się śmiała nad jej zwłokami. Wróciły razem z sanatorium i były takie radosne, wypoczęte. Nawet teraz, jak byłyśmy na spacerze z kijkami... Kim były kijki? Coś przeczytała, chwila. Jak ja to przeczytałam, to no. Poczułam się taka upokorzona. Oho. I zaczęłyśmy po prostu się kłócić. O. Popchnęłam ją, przewróciła się i przestała oddychać. A ja spanikowałam, nie wiedziałam, co mam robić. Wybaczy pani, ale nawet dzieci w przedszkolu wiedzą, że w takich sytuacjach należy dzwonić na numer alarmowy. Panie prokuratorze, pan chyba nie wie, jak wygląda szok i zabicie swojej rodziny. Ja też nie wiem. Po prostu mówię, że pan prokurator jak taki pojeb trochę. Przepraszam, czyli mówi pani, że pani po zabiciu swojej siostry nie myślała racjonalnie? Ale już było za późno, ona nie żyła. Ale no po co miałam dzwonić już? No po co miałam dzwonić, jak nie żyła? No niech poleży. Już było, jakie głupie... Winna! Winna! Proszę oskarżonej, ślady w postaci otarć na skórka miały charakter krwawy. Gdyby oskarżona zadzwoniła po karetkę wówczas, uniknęlibyśmy tego skutku w postaci śmierci jej siostry. Poważny dowód, panie prokuratorze. Poważny. Na śladek na skórka. Krwisty. Dałoby się temu zapobiec. Ale to tylko... Co ma śladek na skórka do krążenia? A, bo... Bo krewlek... Dałoby się temu zapobiec. Ale to tylko spekulacje, panie prokuratorze. Znaczy, to nie są spekulacje, jak lekarz to powie. Ja ich nie rozumiem, no. Jakie spekulacje, jak sama pani Ania z papierkiem widzi, że natarcie na skórka było krwawe? Proszę powiedzieć sądowi, jakie były pani relacje z siostrą? Była moją siostrą. No to super. Fajnie, że się dowiedzieliśmy w końcu, bo nie byliśmy pewni trochę, jak wiesz, no zabiłaś ją, więc relacje mogły być nie takie, jak są na papierze, ja nie wiedziałem, ale jak pani powiedziała, pani Polu, no to dobrze, no to super, to wierzymy. To jest, proszę sądu, dla mnie również wielką tragedią, to co się stało, nie wiem, co mnie wtedy opętało. Ale to nie jest tak, że przez przypadek się zesrałaś na podłodze, z zimną krwią popchnęłaś ją i powiedziałaś, a nie oddycha. No po co dzwonić na 112? Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Drugi raz bym tego nie powtórzył. Czy ona dostanie dożywocie? To jest to wielkie pytanie, bo mi się wydaje, że pani sędzia Anna Maria Wesołowska nie da jej dożywocia. Da jej pewnie 5 lat. Czyli dożywocie. I to tyle?
I to tyle. No niestety, oglądamy to na YouTubie, mając nadzieję, że nie zostanę copyright strajka. A my lecimy z kolejną sprawą. O. Wysoki sądzie, ze względu na pojawienie się w sprawie nowych okoliczności, będę prosił o uzupełniające przesłuchanie pana Marcina Zawilskiego. Ale po co? Przecież ja już wszystko powiedziałem. Ale zamknij mordę i chodź. Dobra? Jesteś tu? Jesteś tu? Robimy wywiad? Spójrz na tego gościa z tyłu. On też macie dosyć. Ale mogą być dodatkowe pytania. Proszę stanąć. Uuu, pani Ania! Spitting facts! Powiedzcie mi, co on tu pisze w ogóle? W ogóle, poczekaj, aż muszę zobaczyć, co on tu napisał. Co on tu zrobił? To nie, tu nic nie napisałeś. Zna pan Marię Doherty z domu Zawilską? Tak, to nasza ciotka. Tak, jestem ciotką. Dzień dobry. Czy państwa ciotka wyjechała 30 lat temu do Wielkiej Brytanii i zamieszkała tam na stałe? Tak, na wózku. Zajęło jej to 4 tygodnie, ale dała radę. Zdolna kobieta. Czajcie, bo jest... No. Jest 6 rana, nie spałem całą noc. Dajcie mi spokój. No tak. Czy wiedział pan o tym, że zmarła 3 miesiące temu? Nie, ale mamy słaby kontakt. A wie pan o tym, że zostawiła testament? Zna pan jego treść? Nie, nic nie wiem o żadnym testamencie. A, czyli to nie ta na wózku. Tak to jest, jak się ogląda niecałe odcinki. To kim ona jest? To nie jest ciotka? Wygląda jak ciotka. Całość majątku zapisała pana siostrze. Wiedział pan o tym? Nie wiem w ogóle, o co panu chodzi. Nie. Tak nie powinno być. Jeżeli już masz udawać, że nie wiesz, o co chodzi, to nie mówi się, nie wiem, o co panu chodzi, tylko mówisz, pierwsze słyszę. Co? Gdzie moje pieniądze? Przynajmniej się wkurz, żeby było realistyczniej. Jak mi mówisz, że nie wiem, o co panu chodzi. Nie obchodzi mnie to. Ja i tak nie potrzebowałem miliona złotych. Proszę pana, uważam, że wykorzystał pan okazję i zlecił zabójstwo siostry panu Knapowi po to, aby przejąć spadek. Był pan jedyną osobą, która by odziedziczyła całość tego... O nie! O jest! Pani mecenas Wilk. A jak pan wytłumaczy to, że pan znał numer telefonu oskarżonego i... Przynajmniej kilkakrotnie łączył się z nim. Kiedy Ilonka znalazła się w szpitalu w ciężkim stanie, żeby zadzwonił do mnie i poinformował mnie, jak Ilonka się czuje. To o to chodzi. To o ta na wózku to jest jego siostra! I ciotka przepisała spadek na siostrę! Więc ten gościu zamówił zabójcę! Przepraszam, Wysoki Sądzie, może już starczy tych konfabulacji ze strony pana prokuratora. Czego? Konfabulacji? Bierzcie notatki, widzowie, bo... Ja też nie wiem, co to znaczy. Termin oznaczający uzupełnianie brakujących wspomnień informacjami nieprawdziwymi, które możliwe dobrze pasują do całego logicznego ciągu wydarzeń. O, wciąż nie rozumiem. Panie Zawilski, czy to pan zlecił zabójstwo siostry? Prosto do punktu. Czy to pan zrobił? Nie. I nie będę nic więcej na ten temat mówił. O, jak kłamać to chujowo. Nie musi pan na te pytania odpowiadać. To po co pani je zadała, pani Anno? Czasem pani nie rozumiem, naprawdę. Kolejny odcinek. Nie mogę się doczekać. Co się stało dalej? Zmienił koszulę. Co się dzieje? Jak zapamiętał pan dzień 21 grudnia? Aha. Oglądamy to do tyłu. Oglądamy to w złej kolejności. Trzeba to obejrzeć. Proszę nam opowiedzieć, co pani pamięta z wydarzeń 21 grudnia? Koło 21 pani Mariola, pielęgniarka. Aha. Ale proszę mówić do mikrofonu, bo tutaj nie było... Nie może pani... Aha, dobra. Po kroplówce zasnęłam, a potem... Umarłam! Taki plot twist. A czy kiedy kładła się pani spać, pielęgniarka zostawiła na szafce przy pani łóżku może jakieś leki albo te strzykawki? Nie, niczego takiego sobie nie przypominam. Jeden chyba największy problem, jaki mam z tymi serialami, to jest dialog. Jest taki suchy, taki... niepotrzebny. Jak ona opowiada o tym wszystkim, otworzyłam oczy i wszystko było rozmazane. Myślałem, że umarłam. I te przerwy. Nikt tak nie mówi. Ja bym tak nie powiedział. Bym powiedział, no generalnie to się obudziłem, wszystko było zamazane. Myślałem, że umarłem. Co? Nie, to nie to samo. Długo zna pani oskarżonego. Nie do końca wierzę, że chciałby mi krzywdę zrobić. Zresztą komukolwiek. To był taki dobry pielęgniarz. Ministrantem był. Jak po szpitalu ksiądz chodził, to on mu tym dymem śmiesznym machał. No, taki przyjemny. Dla mnie jak rodzina. Czy są do pani jeszcze pytania? Ja bardzo dziękuję. Ja nie mam, dziękuję. Dobra, teraz wracamy do tego odcinka, co żeśmy go pominęli. Jak zapamiętał pan
dzień 21 grudnia. Ktoś ze szpitala poinformował, że Ilona trafiła na OIOM. OIOM. Ja mam komentarza, śmieszne słowo. Ubrałem się i udałem się do szpitala. Nikt nie mówi udałem się do szpitala w normalnej, codziennej rozmowie. Nawet jak jesteś przed... Nawet w rozmowie formalnej nie mówię udałem się od razu. Udałeś to się swoim rodzicom. Poszedłem, pojechałem. Może samodzielnie funkcjonować były... Znaczy nie mówię, że to złe słowo, po prostu... Odkąd się urodziłem, słyszę takie rzeczy tylko w sędzi Anni Marwen-Żołowskiej. No ale od tej opieki ciągle robiliście sobie państwo przerwy, oddając siostrę na hospitalizację. No jak tak można? Ale po co te nerwy? Proszę się uspokoić! Co tymi palcami pokazujesz? W dupę se je wsadź! A według pana jakim pielęgniarzem jest pan Knap? No właśnie uważałem, że świetnym. Kompetentny. No ministrantem był, wiemy, jada, no fajnie. Czy te wszystkie pytania? Tak, dziękuję. Z mojej strony też dziękuję. A i nikt nie ma pytań. I kolejna sprawa się skończyła. I nie wiemy jak to się skończyło. Chwilę! Co tu się stało? To proszę nam opowiedzieć, co wydarzyło się 9 lutego. Oho. To był dzień moich imienin. Przepraszam, że tak skaczę między sprawami, po prostu wyskoczyło mi to. Do siebie dziewczyny, z którymi spotykałam się często i tak. To było takie nasze małe święto. I wtedy Hania do mnie przyszła wcześniej. No najpierw zrobiłam kawę, no, plotkowałyśmy sobie, rozmawiałyśmy, kroiłyśmy warzywa. Na... O, no to impreza była mocna. Aha, to jeszcze przed... Nie ma. W międzyczasie przyszło kilka SMS-ów. Czy te SMS-y zdenerwowały panią jakoś? One przyszły od Wieśka, to znaczy... Od Wieśka? Tego chama i prostaka? Nie wierzę. Jest to nasz wspólny znajomy, którego żeśmy poznały w styczniu, będąc w sanatorium w Iwoniczu. Typowy Wiesiek z sanatorium. A. Proszę oskarżonej, a pani może sądowi powiedzieć, co niewłaściwego było w tym, że... Wiesław Malik, bo tak się nazywał. Malik? Wiesław Malik Montana? Dał tego dnia SMS-y do pani siostry. A w szczególności interesuje mnie, czy mogło to być powodem zabicia człowieka. Wow, wow, wow! To jest oskarżenie? Dosyć duże. Proszę się uspokoić. Od razu zabicia. Wiesiek to chami prostak, łajdak. No ale do zabicia? Panie prokuratorze, po co te wielkie słowa? Właśnie zabicia, czy wiecie z czym to się liczy? To może być demonetyzacja! Po prostu pchnęła swoją siostrę, a reszta to był nieszczęśliwy wypadek. Czekaj. To jak oni ujmują te zdania, jeszcze raz. Po prostu pchnęła. A to, że ona się przewróciła, to już nieszczęśliwy wypadek. To, że strzeliłem, a kula trafiła, to nieszczęśliwy przypadek. To, że dźgnąłem, a nóż przebił serce, nieszczęśliwy... Kurwa! Sekcja zwłok Hanny Sobol wykazała między innymi liczne otarcia na skórka, które powstały... A, otarcie na skórka, pamiętamy to. ...było przeciągane po schodach. Aha, to dlatego miała przetarcie pod skórka. Schody. Największy wróg trupa. Jak pani zareagowała? Poprosiłam Hanię, żeby mi je pokazała. Hania wiedziała, że ja się bardzo interesuję tym mężczyzną. Byłam z nim na kawie i... No to już przesądzone, to już ślub brać trzeba. Treść kilku z tych SMS-ów, które zostały zabezpieczone na telefonie ofiary, dodam, znalezionym w domu oskarżonej. Oho. Bardzo proszę. Długo u niej będziesz, mam ochotę poświntuszyć. Panie Wiesławie! A do tej Hani co umarła? O nie! Odpowiedź Hanny Sobol. Posiedzę może do 20, potem możesz pisać, ale nie dzwoń, dopóki będę u niej. Oho. Ponownie Wiesław Malik. Tak długo? Zanudzisz się na śmierć. To idź do łazienki i wyślij mi zdjęcie swoich opalonych piersi. Wybacz. Ale co? Od kiedy ich dotknąłem, ciągle o nich myślę. To treść tych SMS-ów wywołała u pani taką agresję, że spowodowała pani śmierć siostry? Moje cycki są bardziej opalone, ty suko! Proszę oskarżonej, dlaczego mąż by panią miał zaatakować, dodatkowo ubrany w kominiarkę? Nie mam pojęcia. Bardzo go kocham. O, i ja jej ufam, bo kocha. Ona kocha, to ja ufam. No, miłość wygrywa wszystko. Dobra! Jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków i czy w ogóle wam się to spodobało, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, napiszcie komentarz, jaki był wasz ulubiony serial z czasów dzieciństwa. A do mnie to tyle, kochani, trzymajcie się, do następnego razu, bajo!